Apostoł Paweł teraz powiada, że w ostatnich czasach, w czasach poprzedzających przyjście Pana Jezusa Chrystusa, pojawi się coraz większa bezbożność, coraz większe umiłowanie rozkoszy ponad Boga, co będzie prowadziło do stwarzania pozorów pobożności, która jest pozbawiona Bożej mocy. I w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w pierwszych wierszach on mówi, a w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dlaczego? Nie dlatego, że może będzie źle nam w życiu naszym, tym fizycznym, materialnym, ale nastaną trudne czasy dlatego, że ludzie zaczną stawać się coraz bardziej bezbożni, coraz bardziej odwracać się od Boga, odchodzić od Niego i od Jego Słowa. Gdy Pan Bóg rozpoczął budowę swego Kościoła, tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, również szatan się pojawił i zaczął siać swoje złe ziarno. Pan Jezus powiedział, zostawcie, niech rosną razem. Ale nadchodzi dzień, gdy poślą swoich aniołów, którzy przesieją, oczyszczą i wezmą ten prawdziwy kościół. Jednym ze znaków jest pojawiająca się bezbożność. Są fałszywi nauczyciele, znaczy kolejnym. Są fałszywe nauki. Są to ludzie, którzy zaczynają przybierać postać anioła światłości, którzy pod przykrywką Ewangelii zaczynają przemycać swoje własne nauki. I ludzie ci znajdują coraz większy posłuch wśród wielu chrześcijan, którzy zamiast trwać w bojaźni Bożej, w zaparciu siebie samych, trwać w posłuszeństwie Bożej woli, Bożemu Słowu, w poświęceniu Pana, zaczynają szukać różnych kompromisów w swoim życiu, aby czynić je lżejszym, wygodniejszym i przyjemniejszym. I znakiem tych czasów nie są tylko fałszywi nauczyciele, ale są również chrześcijanie, którzy zaczynają otwierać się coraz bardziej na świat dla różnych pożądliwości i przyjemności ciała swego. I to sprawia, że chcą słuchać takiego słowa, które odpowiada ich zrozumieniu. Chcą słuchać słowa, które będzie akceptowało ich życie, ich sposób postępowania. To, co myślą, to jak działają. Dlatego Piotr powiada, że zdrowej nauki nie ścierpią, a nas wybierają sobie nauczycieli według swoich upodobań, którzy będą mówić to, co uchołewce. Przeto miłość wielu oziębnie, mówi Pan Jezus, ale kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. I to również możemy oglądać. Chciałem tylko zwrócić jedną uwagę. Miłość wielu oziębnie. I tutaj na pewien aspekt tego słowa. Co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanie zaczną odwracać się od Bożego Słowa. Nie mówię, że wszyscy, ale wielu chrześcijan. Apostoł Jan pisze w pierwszym liście swoim, że miłować Boga znaczy przestrzegać Jego przykazań. Miłość wielu oziębnie. Oziębnie pragnienie wielu chrześcijan słuchania i czytania Słowa Bożego, trwania w Słowie Bożym, życia w posłuszeństwie temu Słowu. I dlatego też apostoł Paweł mówi o odstępstwie, które pojawia się w czasach ostatecznych od Boga i od Jego Słowa. I o tym mówi również apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. To my, jakżeż często dzisiaj zapominamy, drodzy, o swoim fundamencie. Fundamencie, na którym rozpoczęliśmy budowę swego życia. I próbujemy ten fundament upiększać. Upiększać różnymi kwiatkami, które nie są od Boga, ale które podsuwa nam ten świat. I przed tym Pan Bóg ostrzega. On w swoim czasie powiedział do Izraela, kiedyś wierzyłeś, wyznawałeś, ale stałeś się zdrajcą prawdy. Porzuciłeś dawne moje ścieżki, wynajdując swoje własne metody. W księdze Ezechiela, między innymi w 16 rozdziale, Pan Bóg to mówi. Wielu z nas w jakimś momencie swego chodzenia, życia, zaczyna zapominać o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Co prowadzi do tego, że wielu staje się letnimi w swojej wierze.
Księdze Objawienia Jana. Do jednego ze zbiorów Pan Jezus mówi, ponieważ stałeś się letni, a nie jesteś ani zimny, ani gorący, przeto wypluję cię z ust moich. Pojawia się nowa Ewangelia, mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, za którą wielu idzie. Ta współczesna Ewangelia, głoszona przez zastępczych nauczycieli, zaczyna odrzucać boskość Chrystusa, zaczyna odrzucać realność piekła, sądu, zaczyna odrzucać biblijne normy czystości i moralności. Zaczyna pojawiać się, jak jeden brat powiedział, Ewangelia rozwodniona, która powiada, uwierz Pana Jezusa i wystarczy, abyś był zbawiony. Która pomija nauczanie o pokucie, o braniu krzyża, o przemienianiu na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Ona prowadzi do pokazu zewnętrznej cielesności, pełnego życia, pełnego gorliwości i wylewności, ale wypływającej nie z ducha, tylko z ciała. To dziś szuka się nowych, ekscytujących form uwielbiania Boga, zapominając o tym, co Bogu jest miłe. David Wilkerson powiedział takie słowa. Chrześcijanie stali się analfabetami biblijnymi. Nie czytają Słowa Bożego, nie chcą pościć, spędzać czasu w modlitwie. Zamiast tego biegają tu i tam, szukając nauki przyjemnej dla ciała i ewangelistów kompromisu. Konsekwencją tego jest stan, który Pan Bóg opisuje w księdze Ezechiela. Mój lud gwałci mój zakon. Apostoł Paweł pisze, ludzie będą kochający siebie sami. Kochający pieniądze, samochwalcy, rodzicom nieposłuszni, bezbożni, nie miłujący tego, co dobre, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Inną, taką szczególną, charakterystyczną postawą odstępczego Kościoła jest unieważnianie Słowa Bożego przez swoją własną naukę. Pan Jezus powiedział, tak to unieważniliście moje słowo przez swoją naukę. Koniecznością wyższą dzisiaj mogę zawsze usprawiedliwić nieprzestrzeganie Bożego Słowa w swoim życiu. Kiedyś, a może to wspominałem, rozmawiałem z młodym, wierzącym człowiekiem, który powiedział, nieważne, że Biblia tak mówi. Ale ja wiem, że to jest dobre, bo ja tak uważam, że to jest dobre. Ja wiem, że to jest dobre, bo wielu moich chrześcijańskich przyjaciół tak samo postępuje. Nieważne, że Biblia tak mówi, ale ja wiem, że to jest dobre, bo ja tak myślę. Dzisiaj odrzuca się Boże Słowo. Dzisiaj można usprawiedliwić to każdą rzeczą, którą ja uważam za wyższą. To dzisiaj, zamiast dostosowywać, drodzy, Słowo Boże, swoje życie do Bożego Słowa, zaczyna dostosowywać się Słowo Boże do swego własnego życia. I kończąc, dzisiaj świat lubi słuchać o tym, że Pan Bóg jest Bogiem miłości, że wszystkich kocha. I to jest prawdą, ale niepełną. Prawdą, która prowadzi do zwiedzenia świata. Do zwiedzenia również wielu chrześcijan. Bóg jest Bogiem miłości. To jest takie miłe. To jest takie pociągające. Tego chcę słuchać, ponieważ On mi będzie zawsze błogosławił. Dawał to, co najlepsze. Będzie mnie prowadził wspaniałą drogą. Będę miał wszystko, czego zapragnie moje serce. Świat śpiewa dzisiaj o Bogu miłości. O Bogu takim mówią chrześcijanie. O takim Bogu mówią muzułmanie. Mówią buddyści, sataniści, homoseksualiści. O takim Bogu mówią wszyscy ludzie żyjący na świecie. Każdy człowiek wierzy też w takiego Boga na swój własny sposób. Za co Żydzi, a potem Rzymianie, a też dzisiaj świat prześladuje chrześcijan? Za to, że wyznawali Boga? Wiecie za co? Za to, że mówili o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Za to, że wyznawali Boga, który objawił się w ciele Jezusa Chrystusa. To Żydzi powiedzieli, zabraniamy wam, Piotrze, Janie. Co mówić? Mówić o Bogu? Nie, o Bogu mówcie. Ale zabraniamy wam nauczać o tym imieniu, o imieniu Jezusa Chrystusa. I
o tym dzisiaj, tego świat dzisiaj nie chce słuchać. Drodzy, Bóg, który jest twórcą wszechświata, Bóg Biblii jest Bogiem osobowym, jest Bogiem, który objawił się w osobie Syna swego, Pana Jezusa Chrystusa. On jest tym prawdziwym Bogiem, czytamy w Biblii. W Nim jest zbawienie, odkupienie i życie wieczne. On jest jedyną drogą do zbawienia. I tego dziś świat nie chce słuchać. Możemy mówić o Bogu miłości, ale Bogu, nie Bogu, który jest Bogiem świętym, sprawiedliwym, który w ciele swego Syna potępił grzech na Golgocie. Świat akceptuje mówienie o Bogu, ponieważ to nie wymaga jakichkolwiek zmian w życiu człowieka. Jeżeli Bóg, w którego wierzysz, jest Bogiem miłości, On nie będzie nikogo karał za jego grzech, za to, co czyni. Mów o takim Bogu i żyj w grzechu. Taka jest dzisiejsza filozofia świata. Ale świat nienawidzi imienia Jezus, ponieważ nie jest to już jakiś bezimienny Bóg, nie jest to jakiś byt, jakaś siła, jaka moc, ale jest to Bóg, który objawił się w ciele, który, jak wspomniałem, na krzyżu Golgoty osądził grzech, który wskazał jedyną drogę do zbawienia dla każdego człowieka. Szatan, który widzi nadchodzący swój koniec, drodzy, czyni wszystko, aby jak najwięcej ludzi pociągnąć za sobą. Szatan nie chce, abyś ty i ja, aby ktokolwiek poszedł do miejsca, które on bezpowrotnie utracił już na samym początku. Dlatego czyni wszystko, aby oddzielić dzisiaj ludzi od jedynego, prawdziwego, żywego Boga i od Jego Słowa. To On posyła dziś szyderców, którzy wyśmiewają się z przyjścia Chrystusa, którzy wyśmiewają się z pochwycenia Kościoła, którzy nazywają dobro złem, a zło nazywają dobrem, którzy odrzucają Boże Słowo. Ale pamiętajmy o jednym. Bez względu na to, jaka będzie postawa ludzi, Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Przyjdzie na powietrze, by zabrać swój Kościół, by zabrać tych, którzy Go oczekują. Jest takie ciekawe miejsce, 9 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 28. Pan Jezus nie przyjdzie tam, pisze, by zabrać tych, którzy się nawrócili do Niego 5, 10, 15, 20 lat. Ale przyjdzie zabrać tych, którzy Go oczekują. I pytanie, które dzisiaj Pan Bóg stawia przede mną, przed Tobą, przed każdym człowiekiem. Czy oczekujesz przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotowy dziś powiedzieć, Panie, przyjdź i weź mnie do siebie? To jest nadzieją Bożego Kościoła. To jest nadzieją Bożej oblubienicy, która w ostatnim rozdziale Pisma Świętego czytamy, mówi, przyjdź. Odpowiada ten, który przyjdzie. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Mówi, bracie, siostro, drogi przyjacielu, czy oczekujesz przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteś dzisiaj, teraz powiedzieć, Panie, przyjdź, bo jestem gotowy. Czy może dziś byś zawołał, Panie, poczekaj jeszcze dzień, bo muszę coś naprawić w swoim życiu. Dzisiaj jest czas łaski, jaki Bóg daje każdemu z nas. Abyśmy mogli z Nim się pojednać, a może naprawić coś w swoim życiu, aby gdyby tej nocy przyszedł, zabrał nas sobą wraz z całym swoim Kościołem, który Go oczekuje. Niech Pan sprawi, drodzy, abyśmy my znaleźli się w tej grupie tych pięciu mądrych pań, które oczekują przyjścia, które wznoszą swój wzrok w górę ku niebu i mówią, Panie, przyjdź, jestem gotowy już teraz, by spotkać się z Tobą.
you.